Platforma Obywatelska zwiera szeregi i przygotowuje się już do wyborów zarówno prezydenckich, jak i samorządowych. Kraków z regionem będzie coraz mocniejszy. Przed nami bardzo ważne wydarzenia w tym roku dla naszej partii politycznej. Wybory samorządowe, wcześniej wybory prezydenta państwa. Te wybory samorządowe będą jeszcze bardziej polityczne niż poprzednie i to, myślę, wynika po prostu z systemu politycznego, który mamy w Polsce. PO będzie przekonywała również mieszkańców Limanowszczyzny, zwłaszcza tych niezdecydowanych, do głosowania w wyborach prezydenckich na swojego kandydata, jak i w wyborach samorządowych na kandydatów tej partii. Silne przedsiębiorstwa, silny obywatel i zamożny, to jest także większa świadomość, większa, lepsza edukacja dla dzieci i taką przyszłość proponujemy dla Podhala, dla ziemi limanowskiej, dla Mszany i okolic. Przed wyborami samorządowymi chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik. Myślę, że ta współpraca, powstały nowe koła i ta współpraca na Limanowszczyźnie będzie i myślę z pożytkiem dla Limanowszczyzny. Musimy po prostu wychodzić do mieszkańców i przekonywać im, że potrzeba nam takiego prezydenta, który będzie godnie reprezentował za granicą, który ma wyrobione pewne relacje za granicą, który jest stonowany, spokojny. Ten ochrypnięty głos to efekt tak wytężonej kampanii? Nie, wczoraj byłem na meczu piłkarskim, a kibicuję jednej z drużyn. Trochę pozostała chrypka.